Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym ocenić dla Was herbatę Kenya Mountain Black. I zanim ocenię, to króciutko pragnę powiedzieć o tym, że herbaty afrykańskie są w ogóle moimi ulubionymi herbatami, w szczególności herbaty z Rwandy. Ze względu na ich mocny charakter, na ich taką, bym powiedział, taką głębię, o coś w tym rodzaju, tak? I teraz zobaczę, czy właśnie ta herbata Kenya Mountain Black będzie lepsza od tych herbat rwandyjskich. Na początku oczywiście zaleję sobie herbatę niewielką ilością gorącej wody. Tutaj widzimy piękny czajnik zrobiony przez kobiety z plemienia Kikuyu. Plemię Kikuyu żyje na terytorium wyżyn centralnej Kenii, żyznych wyżyn. Tam bardzo ważne jest oczywiście dla nich rolnictwo, a przede wszystkim hodowla zwierząt. Im większe stada, tym większy prestiż. Ponadto też plemię Kikuyu, moi drodzy, jest monoteistyczne. Wierzy w jednego boga, którego nazywają Ngai lub Enkai. W to bóstwo wierzą chociażby także Masajowie, z tym, że Masajowie uważają, że jest to bogini, a więc kobieta. W każdym razie to bóstwo żyje na terytorium góry Mount Kenya, co z kolei w języku Swahili tłumaczy się jako góra jasności, czyli Kirinyaga. Dobra, zalewam małą ilością wody. I zobaczymy zapach. No. Zapach, słuchajcie, to jest zapach, bym powiedział, zdecydowanie bardzo ładny, bardzo piękny zapach. Zapach malin. Ten zapach malin również wyczuwało moje dzieci, czyli moja córka i mój synek ewidentnie czuły także zapach malin, więc wydaje mi się, że może być to wiarygodne. Bardzo przyjemny zapach takich malin zbieranych właśnie gdzieś w lesie chociażby, prawda? Dobrze, przejdźmy zatem do historii. Jeżeli chodzi o historię, to, moi drodzy, wszystkim ważne jest to, żeby powiedzieć, że Kenia, jeśli chodzi o herbatę, to jest dość młody kraj. To znaczy, oni tam zaczęli hodować herbatę na większą skalę dopiero od 1918 roku. W 1933 roku z kolei tą herbatę sprzedawano do Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy o tym, że od 1902 roku Kenia staje się kolonią brytyjską. I być może dzięki temu, że działali tam Brytyjczycy, to Kenia jest w tej chwili trzecim na świecie krajem, który sprzedaje herbatę. Także w różnych mieszankach, być może jest to całkiem prawdopodobne, natraficie na herbaty właśnie z terytorium Kenii. Im wyżej położona herbata, tym lepsza. Ta herbata, którą oceniam, jest bardzo wysoko położona, bo aż na 2400 metrach nad poziomem morza. No i teraz, moi drodzy, warto zobaczyć przede wszystkim, gdzie ta herbata się znajduje. Ano znajduje się, słuchajcie, na terytorium Parku Narodowego pod nazwą Mount Kenya. I z tego parku właśnie, z Mount Kenya, wypływa największa rzeka kenijska pod nazwą Tana. Ta rzeka Tana ma, moi drodzy,
ponad 800 km długości, to dobre ponad 800 km. I tą herbatę zbiera się ręcznie, natomiast z kolei przetwarza się ją fabrycznie. I tutaj istotną rolę spełnia fabryka herbaty Kangaita. Ta fabryka herbaty ma, słuchajcie, ponad 1077 hektarów wielkości i 6594 rolników. Zbiory to są First Flush, rok 2022, prawda? I cena za tą herbatę to jest 59 zł za 100 gramów. Także to tyle, jeśli chodzi o kwestie takie, powiedzmy, informacyjne. Co dalej jeszcze można by było powiedzieć ewentualnie na temat herbat kenijskich, to jest, wydaje mi się, ważne. Jak pokażeliście, to też będziecie wiedzieć. Im bardziej czarna herbata, w sensie kolory liści, tym lepsza. Czy herbata kenijska powinna być czarna? Jak najczarniejszy murzyn. A teraz mi obetną zasięgi YouTube'a za propagowanie zachowań rasistowskich. Dobra, żartowałem oczywiście. Także teraz co, moi drodzy. Teraz warto byłoby jeszcze powiedzieć, w jaki sposób Chińczycy piją herbatę. Ja tak herbaty pił nie będę. Będę pił na czysto, czyli sauté. W każdym razie w Kenii pije się herbatę w taki sposób, że zalewa się ją oczywiście mlekiem, dodaje się cukru, je się do tego ciasteczka. Ja jednak wolę czystą herbatę czerwoną z Kenii. Czyli jak to Chińczycy mówią, hong cha. Zalewamy zatem, już wlewamy zatem herbatkę. Tą herbatę, moi drodzy, zalewałem przynajmniej dwa razy i spoko, była całkiem smaczna. Na początku zatem pokażę Wam liście herbaty. To są liście herbaty, moi drodzy, jeszcze nie rozwinięte, czyli nie zalane gorącą wodą. Widzimy liść czarny, prawda? Czarny jak najczarniejszy murzyn. Prawda, bardzo ładny liść. Tak wygląda jeden listek. O. Bardzo ładne liście. Bardzo piękny kolor. Tutaj z kolei liście już zalane gorącą wodą. Wyglądają w ten sposób. Także nic doda się nic ująć. Naprawdę ładny kolor liścia. Bardzo fajny. Taki kolor naprawdę uważam, że w porządku. Dobra, teraz opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób. Widzimy zielony kolor, tak jak każde opakowanie z e-herbaty. Tak, po drugiej stronie też zielony. Mamy tutaj napisane na opakowaniu, że bierzemy od 4 do 5 gramów, czyli 250 ml. W temperaturze 96 stopni Celsjusza. Pierwsze parzenie mamy od 2 do 3 minut, drugie parzenie od 4 do 6 minut. Tak? I teraz zobaczmy jeszcze tutaj oczywiście zapach herbaty w samym pudełku, czyli cukrów liści. No. Dla mnie też to jest ewidentnie zapach malin. Po prostu zapach malin, taka taki zapach malinowej herbaty. Bardzo ładny zapach, bardzo przyjemny. I nie sztuczny jak niektóre malinowe herbatki. Ta jest jak najbardziej z naturalnych malin. Bo to była herbata malinowa oczywiście, a nie herbata czarna. Albo inaczej mówiąc, prawidłowo herbata hongcha, czy herbata czerwona.
Jest to oczywiście, czego zapomniałem dodać, herbata typu assamskiego, czyli jest to Camellia assamica, nie Camellia sinensis. No to cóż, trzeba spróbować. Herbata rozgrzewająca to jest po pierwsze. Po drugie, ta herbata ma taki cytrusowy posmak, bym powiedział. Taką świeżość w sobie. I bym powiedział tak. Nie jest taka, jakby to określić, bezpretensjonalna, jak herbaty irlandzkie. Znaczy, co mam na myśli? Mianowicie herbaty irlandzkie są po prostu mocne, prawda, głębokie, fajne w smaku, owszem, ale ta herbata keniska ma jeszcze w sobie to coś, właśnie tą taką cytrusowość, tą taką świeżość. Takie coś, że chce się tą herbatę wypić. Zobaczmy jeszcze przy dodatkach nosia. Tak, to jest ewidentnie taka świeżość herbaty. I teraz warto byłoby też pokazać, jak ta herbata oczywiście wygląda, jej kolor, prawda? A potem ocenię, do czego ta herbata pasuje, pod jakie potrawy. Kolor tej herbaty wygląda, moi kochani, w ten sposób, czyli ewidentnie czerwona barwa, prawda? Powiedział, bardzo taki ładny, przyjemny kolorek. Lekko refleksujący, prawda? Także też nic dodać, nic ująć. I teraz co dalej można byłoby powiedzieć? Mianowicie, do czego ta herbata pasuje? Ta herbata, moim zdaniem, ewidentnie pasuje pod chociażby jakieś, na przykład, takie domowe ciasteczka, tak bym to powiedział. Domowe ciasteczka na przykład z jakimś cukrem, tak. Pod, wydaje mi się również, że pod murzynka, skoro tyle o murzynach mówiliśmy, to także pod murzynka by pasowała ta herbata doskonale, myślę. Myślę, że bardzo dobrze by pasowała pod owoce. Owoce właśnie takie jak choćby maliny, ale także truskawki ze śmietaną na przykład i z cukrem. Pod, słuchajcie, jeszcze z takich dań obiadowych, to wydaje mi się, że pod rybę by dobrze pasowała. Ale jaką rybę? No myślę, że pod na przykład suma afrykańskiego. Ja kiedyś jadłem suma afrykańskiego. Nie była to ryba pewnie najwyższych lotów, go pokupiona w Tesco. Akurat mi smakowała. W każdym razie pod suma afrykańskiego, czyli krótko mówiąc nilowego, by moim zdaniem się całkiem dobrze nadawała. Pod halibuta na przykład ta herbata. Ale na przykład z dodatkiem, słuchajcie, żeby te ryby podkreślić, żeby na przykład dodać do tego cytryny. To byłoby też, wydaje mi się, całkiem fajne. I teraz tak. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie już poza kuchnią. Czy ja bym tą herbatę pił na przykład z miodem, czy też na przykład z mlekiem? Powiem wam tak. Być może samemu od czasu do czasu tak. Ale wydaje mi się, że jednak lepiej delektować się czystą herbatą. Dlatego, że jednak mleko tą herbatę zabija. Miód też daje cukru, prawda, czyli też tych cukrów różnych i też zmienia smak herbaty ewidentnie. Cytryną też by to zmieniło na pewno. Wydaje mi się, że lepiej jest jednak delektować się czystą herbatą. Chociaż mówię, no nie jest to
też nic złego, żeby dodać sobie do tej herbaty różnych dodatków, to też w opisach, chociażby pod herbatą, jest jak najbardziej dodawane, tak? W sensie na przykład, że ktoś pisał, że na przykład ta herbata całkiem dobrze pasuje pod, znaczy z, przepraszam, nie pod, tylko z, na przykład cynamonem, prawda, czy też innymi rzeczami, nie wiem, nie próbowałem, ale myślę, że jak ktoś lubi, to dlaczego nie? Natomiast ja wolę nie dodawać, bo po prostu tak wolę czystą herbatę po prostu. Dobra, to już dosyć gadania. Także szczęść Boże z Panem Bogiem i pijcie dobrą herbatę. A ta herbata jest naprawdę dobra, naprawdę w porządku i też powiem Wam tak, że jest bardzo trudno znaleźć dobrą herbatę w ogóle, tak? Ale żeby była we w miarę przystępnej cenie. A ta jest, bym powiedział, że no nie jest to tania herbata oczywiście, ale jest na pewno tańsza niż te herbaty po 100 zł i tak dalej i wcale nie jest gorsza od nich. Także szczęść Boże z Panem Bogiem. Marcin Wiśniewski, a zawsze dobra herbata. No, także naprawdę jest dobra. Szczęść Boże.